Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam do czytania z kart Tarota oraz kart anielskich na tydzień 11. Jedenastka anielska, liczba, kochani, z przekazem naprawdę mocnym, intuicyjnym od sił wyższych. Kochani, tydzień od 15 do 21 marca, tydzień, gdzie rozpoczyna nam się wiosna. Ponadto, kochani, też 11 tydzień to czas na nowe początki. Jesteśmy tuż po nowiu księżyca, gdzie nów księżyca zawsze coś kończy i coś rozpoczyna. Także doskonały czas na nowy początek w każdej dziedzinie życia dla Ciebie. Fantastyczny czas, wtorek, środa, czwartek, na zabiegi odżywiające, wygładzające i nawilżające naszą skórę. Także wszelkie takie zabiegi wykonujemy właśnie na księżycu już rosnącym. Księżyc nam rośnie, więc dbamy, nawilżamy swoje ciało. Uważajcie, kochani, w całym tym tygodniu na leczenie zębów, także ten tydzień nie sprzyja leczeniu zębów według faz księżyca. Ponadto też piątek, sobota, niedziela zrezygnuj z pielęgnacji paznokci, bo mogą być one nieudane. Natomiast dobry czas, piątek, sobota, niedziela z kolei na farbowanie, mycie włosów na głowie. Kochani, także tak według faz księżyca to wygląda. Także zwrócić też uwagę na odżywianie, raczej odżywianie swojego ciała i nawilżanie, również nawadnianie swojego ciała dosyć istotne. Kochani, już niedługo zaczyna nam się czas zodiakalnego barana. Od 21 marca wchodzi nam tutaj znak barana i wszystkie osoby, wszystkie baranki, które w tym tygodniu mają urodziny, 100 lat dla Was i wszystkiego cudownego. Zapraszam Was, kochani, oczywiście wszystkich na moją stronę, na Facebooku Wróżka Anna oraz Wróżka Anna oficjalnie, również Instagram Wróżka Anna, gdzie zobaczycie moje usługi oraz cennik. Ponadto wszelki kontakt do mnie znajdziecie pod tym filmem. Najszybciej jest to aplikacja WhatsApp. Najszybciej przez aplikację umówisz się na termin online, osobiście, czy też nagranie audio. Ponadto, kochani, przypominam Wam, a może raczej informuję Was, że do końca marca przybywam w Amsterdamie i jeżeli są osoby, które jeszcze wahają się, czy umówić się osobiście na spotkanie, to zapraszam Was bardzo serdecznie do końca marca, ponieważ później planuję dłuższy urlop i nie będzie mnie w Holandii jakiś czas, także zapraszam Was bardzo serdecznie, kto jeszcze chce skorzystać i zdążyć przed przerwą świąteczną, to zapraszam bardzo gorąco. Dobrze, kochani, i zaczynamy od baranka do rybek. Dominujące sprawy u barana w tym tygodniu. Baranku drogi, diabełek wychodzi, więc uważaj na używki, uważaj na przemianę materii również, uważaj na oszustów. Także dużo bardzo negatywnych emocji, dużo zazdrości, dużo złości i pamiętaj, aby nie podejmować decyzji ważnych na negatywnych i trudnych emocjach. Sprawy z zodiakalnym koziorożcem też będą dosyć mocno istotne, natomiast bądź czujny, bo możesz zostać oszukany, zdradzony. Bądź może też okazać się, że w Twoim życiu przeważają uzależnienia. Mogą być to uzależnienia materialne, używkowe tak zwane, bądź też emocjonalne. Także dużo, dużo negatywnych emocji. Możesz też spotkać się z egoizmem, zazdrością, zawiścią i z oszustwem. Rada dla Ciebie w tym wszystkim. Poświęć czas dzieciom. Dzieci oraz zwierzątka bardzo istotne w Twoim życiu, zwłaszcza w tym tygodniu.
Zwłaszcza jeżeli masz syna, zajmij się tematami twojego syna, poświęć mu szczególnie dużo uwagi. Otwórz się na nową drogę. Głupiec mówi o tym, aby rozpocząć nową drogę, nawet jeżeli są jakieś zagrożenia, nie powinieneś za bardzo na nie patrzeć. Rada z jednej strony dla ciebie: nie bądź głupcem. Z drugiej strony, nawet jeżeli masz rozpocząć pewną drogę, czy zawodową, czy finansową, czy uczuciową, czy w kontaktach z przyjaciółmi, z innymi ludźmi, to zaczynaj od zera. Choćbyś nie miał nic, idź nową drogą. Energia będzie ciebie mocno wspierać. Zwróć uwagę na młodsze osoby w uczuciach. Jeżeli szukasz drugiej połówki, dawaj szansę młodszym osobom od siebie. Rada anielska dla ciebie: zapytaj się, baranku, siebie tak naprawdę, czego ty pragniesz. Możesz oszukiwać cały świat, wszystkich ludzi, ale siebie nie oszukasz. Co tak naprawdę daje ci szczęście? W tym momencie właśnie, w tym tygodniu, masz możliwość napisania scenariusza zgodnego dokładnie z twoimi pragnieniami najgłębszymi. Więc kiedy ty wyraźnie określisz się, czego chcesz, czego pragniesz, to karty anielskie podpowiadają tobie, że energie anielskie jak najbardziej będą cię w tym wspierać. Także najpierw napisz scenariusz swojego życia, a potem zaplanuj, jak do tego dojść. A karty anielskie, anioły, po prostu energie anielskie będą ciebie wspierać we wszystkim. Tylko zdecyduj się, czego pragniesz. Pozdrawiam serdecznie wszystkie baranki. Byczki, co u was? Drogie byki, co u byczków w tym tygodniu? Byczek będzie bardzo przyjacielsko nastawiony do innych ludzi. Również możesz poznać jakąś wartościową osobę, również z żywiołu ziemi, czyli byk panna koziorożec. Ponadto będziesz mógł liczyć w tym tygodniu na przyjaciół. Także i ty również bądź wiernym, uczciwym przyjacielem dla innych ludzi. Także możesz śmiało zaufać w tym tygodniu osobie, mężczyźnie, szatyn, zielone bądź szare oko. Także nie blondyn, nie brunet. Także bądź przyjacielem dla innych ludzi. Przyjazny tydzień dosyć dla ciebie, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich. Rada dla ciebie: możesz śmiało zaufać osobie spod znaku raka. Wykorzystaj też fazę księżyca, a faza księżyca mówi właśnie o tym, że coś rozpoczynasz, coś, możesz iść śmiało nową drogą, nowe projekty, nowe znajomości. Natomiast jeżeli zostałeś oszukany w przeszłości przez kogoś, bądź pewny, że ta osoba, która cię kiedyś oszukała, z powrotem to ponownie zrobi. Coś możesz nie widzieć, coś może być przed tobą ukryte, tak więc bądź czujny, nie bądź naiwny. Możesz śmiało zaufać zodiakalnemu rakowi, tak jak wcześniej powiedziałam. Odżywiaj swoje ciało, nawilżaj swoją skórę, dbaj o siebie w tym tygodniu. Dbaj zwłaszcza o to, o gospodarkę wodną w twoim organizmie i unikaj soli. Rada anielska dla ciebie. Anioły mówią tobie: nie masz się czym martwić, drogi byczku. Jesteś bezpieczny i wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki twoim myślom, uczuciom, pełnym miłości, sytuacja, która gdzieś tam cię męczy, trudna do rozwiązania, zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy dla ciebie sposób, choć czasem ty możesz się upierać przy innym rozwiązaniu. Natomiast zaufaj sile wyższej. Bez wysiłku twoje problemy w tym tygodniu zostaną rozwiązane. Pozdrawiam serdecznie wszystkie byczki. Bliźnięta, co u was? Bliźnięta w tym tygodniu. Bliźnięta, dużo rozmów was czeka. Bardzo fajny tydzień, dynamiczny tydzień, komunikacyjny tydzień, bym powiedziała, z innymi ludźmi. To właśnie, co lubicie. Dużo się będzie działo, dużo będzie gadania, dużo załatwiania. Możecie podjąć naukę języka. Dużo, jeżeli pracujecie z obcokrajowcami, bądź zamierzacie pracować z obcokrajowcami, to
tematy obcokrajowców, dosyć istotne rozmowy z obcokrajowcami w tym tygodniu również. Pracuj nad komunikacją, dbaj o tą komunikację, dbaj o to, o swój głos, o sprawy laryngologiczne, ale też w sposób, jaki się wypowiadasz. Nie ma możliwości, abyś w tym tygodniu czegoś pozytywnie nie załatwił, więc cokolwiek dotkniesz, będzie pozytywnie zakończone, tak jak chcesz. Możesz śmiało udawać się też do drobnych manipulacji słownych, zwłaszcza z osobami, które te manipulacje słowne stosują na tobie. Także uwaga trochę na oszustów, na aktorów, którzy, na pozorantów tak zwanych, a więc staraj się to ty przechytrzyć kogoś, a nie dać się przechytrzyć komuś słownie. Rada dla ciebie: bądź optymistą. Bądź optymistą, dużo optymizmu, dużo szczęścia. W każdej sytuacji po prostu powinieneś widzieć słońce, bo słońce właśnie opiekuje się tobą w tym tygodniu i same pozytywy piękne. Także jeżeli masz dylemat, czy zostać przy starym, a iść w nowe, idź absolutnie w nowe. Czy to jest praca, czy to jest nowa znajomość, czy to chcesz zmienić mieszkanie, przeprowadzić się, idź w nowe. Karta rada też oczywiście też nie bądź głupcem, w tym sensie nie daj się całkowicie zaślepić temu nowemu. Natomiast patrz w przyszłość z optymizmem. Także piękny tydzień dla Was, bliźnięta. Rada od kart anielskich. Jeżeli jesteś w związku, drogi bliźniaku, skup się na tym związku. Ten tydzień poświęć drugiej osobie i scaleniu Waszego związku, z podgrzaniem atmosfery w Twoim związku. Przemyśl wiele tematów, również tematy właśnie komunikacji w Twoim związku. Natomiast jeżeli jesteś singlem, to postaraj się w tym tygodniu nawiązać związek z samą sobą, z samym sobą, bo tylko wtedy, kiedy nawiążesz relację z samą sobą, to przyciągniesz do siebie kogoś bardzo wartościowego i będziesz gotowy na związek. Pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta. Raczki. Co u raków w tym tygodniu? Co u raka w tym tygodniu? Raczek przygnębiony. Czujesz się, raku, w tym tygodniu, jakby 10 belek spadło na Twoje plecy i po prostu sam musisz wszystko dźwigać. Może będziesz zmęczony. Może będziesz przygnębiony. Nie bardzo będziesz odczuwał tą wiosnę. Bardziej będziesz czuł się, jakby była jesień. Także co nie zrobisz, to ciężko, jak po gruzie. Także, drogie raczki, po prostu na spokojnie. To nie jest depresja, to są pewne sytuacje do przejścia, ale nie każdy tydzień może być dobry. Rada. Powinieneś pomyśleć o przerwie, o pauzie, może o urlopie. Także odłącz się trochę od świata. Powinieneś zadbać o swoją psychikę przede wszystkim. Może ktoś powinien skorzystać z rady psychologa, a może nawet i psychiatry. Także dbać o swoją psychikę. Pamiętaj, drogi raku, że trzeba dbać o higienę ciała, ale też o higienę umysłu. Rada dla ciebie. Zrób pauzę. Co możesz odwlec, to po prostu przesuń. Także jeżeli coś w Twoim życiu się samo przesuwa, to znaczy, że tak ma być. Rada anielska dla Ciebie: otwórz czakrę serca, pracuj z czakrą serca. Wybierz się nad wodę. Woda to zawsze są emocje, to są uczucia. Może nad jezioro, a po prostu może pojedziesz nad morze. Może masz możliwość pojechać nad ocean, bo nie wiem, gdzie mieszkasz. Także czas spędzony nad wodą, nad rzeką, nad strumieniem, bądź też nad kanałem Holandia. Także spacery po prostu i praca z czakrą serca. Praca z czakrą serca to również kolor zielony, więc zapal sobie zieloną świecę na ten tydzień, bądź też idź tam, gdzie zielono. Wyobrażaj sobie zielone góry, doliny, medytuj, otwórz czakrę serca, patrz na wszystkich z miłością. Daj sobie miłość. Patrz też na innych ludzi z miłością. W każdym człowieku powinieneś widzieć w tym tygodniu coś
dobrego i tego szukaj. Pozdrawiam serdecznie wszystkie raki. Lew. Co u lwa i lwiczki w tym tygodniu? Wszystko coś, czego się nie czepicie, czego nie będziecie chcieli, co nie będziecie chcieli załatwić, to niestety będzie się przesuwać. Także głową muru, drogi lwie, nie przebijesz. Także coś może być zawieszone. Może też okazać się, że z partnerem będziesz w separacji, bo ktoś gdzieś musi jechać, coś musi załatwiać. Może ktoś właśnie musi wyjechać do innego kraju. Zwróć uwagę na nogi w tym tygodniu, zwróć uwagę też na Twój stan psychiczny oraz na jakość Twojego snu, bo mogą być problemy. Także nie za bardzo Twoje samopoczucie w tym tygodniu będzie dobre, fajne, bo nie będziesz zdecydowany, nie będziesz wiedział, czego chcesz, a sprawy, którymi będziesz się zajmować, zwyczajnie będą się odwlekać. Rada dla Ciebie, jeżeli masz możliwość pracy w ukryciu, możliwość pracy tak zwanej na czarno, to trzeba to podjąć. Możliwości są, trzeba z tego skorzystać. Drogi lwie i lwiczko, na pewno powinieneś w tym tygodniu myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Dowartościuj swoje ego, zrób coś dla siebie. Jeżeli musisz udać się, aby coś przeforsować, musisz udać się nie do końca uczciwych metod, to należy z tego skorzystać. Ponadto możesz śmiało zaufać osobie spod znaku koziorożca, a sam uważaj na układ ruchu i kości w tym tygodniu. Rada anielska, miej zaufanie przede wszystkim do siebie, nawet jeżeli coś nie wychodzi, nawet jeżeli coś się przesuwa, nie jest wszystko zgodnie z Twoim planem, zaufaj sile wyższej, zaufaj aniołom, że tak musi być. Zwróć się do aniołów o odwagę, o to, abyś absolutnie nie przestała wierzyć w siebie, droga lwico. Także koniecznie krocz naprzód. Ufaj samemu sobie przede wszystkim, ale też sile wyższej, która Ciebie wspiera. Pozdrawiam serdecznie wszystkie lwy i lwiczki. Panna. Co u Panny na ten tydzień? Co u Panny na ten tydzień? Cudowne, drobne przyjemności domowe. Także sielanka w domu, bym powiedziała, drogie Panny. Także dbaj o to, aby wszyscy domownicy u Ciebie dobrze się czuli. Ty swoim usposobieniem, Ty swoją energią ciepłą, pozytywem będziesz wpływać na bardzo fajną atmosferę w domu. Jeżeli masz przepraszam, zwierzaczki, to jak najbardziej też dbać o to, aby każdy miał swoje miejsce w tym domu i każdy czuł się w nim szczęśliwy. Może wspólna piękna kolacja rodzinna, może wspólny obiad, fajna rozmowa wszystkich. Także tutaj piękny, bezpieczny czas, natomiast zawodowo też Tobie nic nie grozi, nie ma żadnych wybryków, fajerwerków. Masz ciepłą posadkę, wszystko jest bezpieczne, jesteś w bezpiecznych po prostu energiach. Rada dla Ciebie. Jeżeli są panny, którym zawodzi intuicja, może warto spotkać się z wróżką. Bądź dyskretny, bądź dyskretna. Pilnuj dokumentów. Sprawdzaj 3 razy dokumenty urzędowe, być może jakieś dokumenty finansowe, zdrowotne. Może ktoś z Was powinien powtórzyć jeszcze raz badania albo sprawdzić u innego lekarza jeszcze raz diagnozę. Także jakaś suplementacja i jakieś tabletki pojawiają mi się w tym tygodniu, więc odżywiaj swoje ciało, ale też swój umysł poprzez suplementację być może, a może ktoś z Was powinien zmienić tabletki, bo się źle czuje. Także poszukać właśnie poszukać w chemicznych tematach zdrowotnych po prostu tego, jak się czujecie. Ponadto też bądź dyskretny. Karta rada dla niektórych panieneczek. Sprawdź, czy partnerka nie ukrywa kochanki bądź
kochanka. Natomiast jeżeli ty wplątałaś się w taki układ, to z pewnością na ten moment się nie zmieni i powinnaś zostać w ukryciu. Rada dla ciebie od aniołów. Trzeba się przewietrzyć, także w tym tygodniu dbaj o spacery, bo twoje ciało i umysł potrzebuje odpoczynku właśnie na świeżym powietrzu, wśród drzew, roślin, kwiatów, traw. Przytulaj się do drzew, pozdrów ptaki i po prostu oddychaj na świeżym powietrzu. Jeżeli nie masz takiej możliwości, bo pracujesz w zamknięciu, dbaj o to, aby cały czas wietrzyć pomieszczenia, w których przebywasz najwięcej, ale także śpisz. Także świeże powietrze tobie w tym tygodniu zrobi bardzo, bardzo dobrze. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panny. Co u wag? Wagi w tym tygodniu. Niektóre wagi będą zakładać być może działalność. Także bardzo energetyczny tydzień będzie się tutaj działo. Bardzo przedsiębiorczy tydzień. Także świetny tydzień, jeśli chodzi o biznes, o sprawy zawodowe. Natomiast także fajny tydzień, jeśli chodzi o partnerstwa, bo niektóre wagi mogą spotkać jakiegoś fajnego człowieka wokół siebie, kogoś do pary, energicznego człowieka. Ponadto może być to osoba spod znaku barana, lwa bądź strzelca dla niektórych wag, ale też uwaga, drogie wagi, bo służby mundurowe się pojawiają w tym tygodniu, także uwaga, nie broić, bo kontrole mogą być jakieś tutaj, takie także administracyjne i od służb mundurowych. Uwaga też wokół swojego sąsiedztwa, bo coś tam może się przydarzyć. Możecie być świadkami, byle nie u Was. Może być też rozmowa z osobą na stanowisku. Może być to Wasz dyrektor, team leader. Także ale rozmowa bardzo, bardzo mądra i owocna. Rada dla Was. Warto zadbać w tym tygodniu o seniorów. Także jeżeli masz bliskich seniorów wokół siebie, czy to są rodzice, czy to są dziadkowie, czy to są znajomi, a może to są sąsiedzi, warto też korzystać z mądrości ludzi starszych w tym tygodniu. Śmiało możesz zaufać zodiakalnej pannie. Rada też dla ciebie, aby pobyć troszeczkę w samotności, aby odizolować się i poszukać własnej mądrości. Pracuj też nad rozwojem duchowym, szukaj szkoleń, szukaj kursów, ucz się i szukaj nowej drogi rozwoju. Rada dla ciebie, idziesz z postępem, nawet droga wago, jeżeli ci się wydaje, że nic nie porusza się tutaj po prostu do przodu w twoim życiu, to energie anielskie tak naprawdę podziwiają cię za postępy, jakie poczyniłeś. Także w codziennych zajęciach, każdego dnia dbaj o to, aby iść do przodu, aby każdy dzień przybliżał ciebie do sukcesu i do twoich celów. Także energie podziwiają cię za postępy, masz miarowy postęp, może nie żabimi skokami, ale miarowo idziesz do przodu. Wszystko jest w porządku, droga wago. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi. Skorpiony. Co u skorpiona na ten tydzień? Skorpion troszkę niezdecydowany. Dwie możliwości. Może być to praca, może być to mieszkanie, może być to jakaś decyzja ważna dla ciebie, a może dwie osoby. Randki też mi się tutaj pojawiają. Jeżeli jesteś w związku, zaproś swoją połówkę na randkę, na lekką randkę, podwyższ swoje wibracje. Jeżeli jesteś singlem, umów się na randkę po prostu. Będziesz miał możliwość też dodatkowego źródła dochodu i skorzystaj z niego. Też ważne tematy współpracy w tym tygodniu będą ważne. Wystawię cię na próbę ten tydzień, czy ty tak naprawdę potrafisz współpracować. Także nie robisz się zbyt dużo, także lekko, łatwo i przyjemnie powinno być. Rada dla ciebie. Skorpioniki, tutaj jakieś szczęście od losu Wam sprzyja. Rada, możesz zagrać w lotto, możesz zagrać na jakiejś loterii, a może weź udział w jakimś konkursie, bo w tym tygodniu fortuna Tobie sprzyja. Karta rada też, uwaga,
Nie bądź toksyczny, nie bądź tutaj po prostu złośliwy, odbijaj tę energię od siebie. Zwróć uwagę na układ pokarmowy twój, bo mogą być problemy z brzuszkiem, ale też uwaga z tą złośliwością w tym tygodniu skorpiony, bo odbije wam się to czkawką. Także powstrzymywać się, ugryźć się w język trzy razy, zanim macie coś po prostu palnąć albo komuś dogryźć. Jeżeli ktoś myśli o kredycie hipotecznym w tym tygodniu, to jak najbardziej składać papiery i starać się o tutaj decyzję. Także a może nie myślałeś, a może nagle teraz trzeba jednak to przemyśleć. Także kredyty hipoteczne, tak. Karta Rada. Ci, którzy jeszcze nie zdążyli się oczyścić, wtorek, maksymalnie środa, no lepiej wtorek do północy, popracować nad oczyszczaniem organizmu, ale też waszej aury. Także, a może po prostu zaplanuj sobie oczyszczanie na przyszły miesiąc. Także potrzebujesz oczyszczania twojego ciała, może detoks, może głodówka, jeden dzień bądź 36 godzin. Także oczyszczaj się i odtruwaj potrzebne. Musisz się oczyścić od toksyn, swój organizm, ale też przede wszystkim swój umysł. Pamiętaj, że mamy higienę ciała, ale też umysłu. Także może komuś jest potrzebne oczyszczanie czakralne. Może po prostu sprawdź, co potrzebujesz oczyścić w twoim życiu energetycznym. Także oczyszczaj się i odtruwaj, mówią anioły. Pozdrawiam serdecznie skorpioniki. Strzelec. Co u strzelca na ten tydzień? Seksualnie. Także tutaj strzelec będzie szalał po prostu. To już od ciebie będzie zależało, czy przekujesz swoją energię seksualną i spalisz ją dosłownie w energii seksualnej, czyli w sferze tutaj erotycznej swojej, czy też po prostu przekujesz tą energię seksualną na biznes, na pracę, na kreatywność. Także nowe pomysły, nowe początki. Dużo energii będzie ci się chciało po prostu działać i szalone, dzikie pomysły mogą tutaj przychodzić zarówno w biznesie, jak i w sferze miłosnej. Także korzystaj z tej energii, drogi strzelcu. Rada dla ciebie. Posłuchaj rady zodiakalnego bliźniaka, także skup się również tutaj na radach właśnie od tej osoby, także śmiało w tym tygodniu możesz skorzystać z rad bliźniąt. Ponadto też niektóre strzelce mogą zdecydować, mogą mieć chęć na zaręczyny, bądź też na wybranie daty ślubu z jakąś osobą i to jest bardzo dobry czas. Karty mówią tobie również, kochanków, o tym, że należałoby w tym tygodniu wybrać między dwoma rozwiązaniami, a może dwoma osobami. Legalizacja wszelka tutaj się pojawia, może być to legalizacja umów, bądź też legalizacja związków. Rada dla ciebie od aniołów. Zauważaj znaki, czytaj znaki. Niebiosa zesyłają ci różne znaki. Możesz znajdować pióra, możesz znajdować różne dziwne rzeczy, monety, które mają ci przypomnieć o wsparciu anielskim, o tym, że nigdy nie jesteś sam i nigdy nie będziesz sam. I jesteś kochany przez siły wyższe. Pamiętaj też, żeby nie zabierać monet i piór do domu. Takie rzeczy się wyrzuca z powrotem do wody, oddaje się żywiołom po prostu, bądź do ziemi, bądź do ognia. Nie zabieramy nigdy do domu takich rzeczy, monet, różnych znaków. Ale czytaj znaki. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce, koziołki, koziorożec. Koziołki, zawodzić może intuicja, to znaczy tak, z jednej strony intuicja fantastyczna, z drugiej możecie wy sami nie wierzyć w swoją intuicję.
drogie koziołki, możecie w tym tygodniu stawiać się w roli ofiary. Także uwaga na to, dlaczego akurat macie być ofiarami kogokolwiek bądź czegokolwiek. Dużo załatwień z dokumentami, także wszelkie dokumenty, załatwienia, kontrola płodności, czy w ogóle sprawy właśnie dziewczyny, sprawy kobiece, cykl miesiączkowy, tutaj mogą być jakieś zaburzenia, zwróćcie po prostu uwagę w tym tygodniu na to, ale też suplementacja mi się tutaj pojawia, istotna. Może też ktoś otrzyma jakąś diagnozę tutaj medyczną, którą na przykład będzie trzeba, powtórzyć. Możecie też otrzymać w tym tygodniu ważny dokument, który wpłynie na Wasze życie. Istotna rada właśnie od kapłanki dla Was na ten tydzień. Osobiste, indywidualne bądź też zbiorowe. Rada: działaj, nie chowaj się, nie stawiaj się w roli ofiary, tylko karta rada, karta maga mówi Tobie: działaj, masz wszelkie narzędzia, drogi koziołku, do tego, aby osiągać sukces, także nie stawiaj się w roli ofiary, działaj, musisz rozmawiać, musisz komunikować, nie możesz się obrażać, nie możesz się wycofywać, rozmawiaj, przesuwaj sprawy do przodu. Warto też pracować nad komunikacją, czy to z Twoimi osobami najbliższymi, czy też komunikacja dosłownie, czyli praca na przykład w obcym języku, to dosyć istotne w tym tygodniu. Może nawet podejmiesz naukę języka, może będziesz chciał szkolić się z językiem, może trzeba porozmawiać i załatwić temat z obcokrajowcem. Także praca nad komunikacją dosyć ważna. Karta rada dla Ciebie też: niebieskie świece bądź koloru indygo na ten tydzień dla Was. Niebieska opaszka i w ogóle kolor błękitny bądź indygo na ten tydzień dla Was, koziołki. Rada: nie upieraj się tak bardzo przy tym, co już jest, bo będziesz musiał być, drogi koziołku, być może taki dopasowujący się do sytuacji, więc nawet jeżeli musisz zmienić zdanie, musisz zmienić kierunek, musisz zmienić po prostu drogę do Twojego celu, to nie wahaj się, zrób to. Jeżeli myślisz o zmianie kierunku studiów bądź szkoły, to też karty Ci mówią: zrób to. Nie upieraj się przy starej drodze. Zmiany, których doświadczasz, zmierzają dokładnie w tym wyznaczonym kierunku zgodnie z Twoim pragnieniem, więc czasem należy obrać inną zupełnie drogę. Zauważ, nawet też w uczuciach, jeżeli coś, co robisz do tej pory, nie działa, to trzeba zmienić drogę działania. Pozdrawiam serdecznie wszystkie koziołki. Wodnik. Co u wodników na ten tydzień? Wodnik tak naprawdę w tym tygodniu nie przewidzi nic. Także nic nie planuj, drogi wodniku, bo co nie zrobisz, to się może zesrać, za przeproszeniem. Także coś się może zawalić, coś na skutek czynników zewnętrznych, które nie możesz na ten moment przewidzieć, może się zepsuć, zniszczyć, bądź też zmienić całkowicie kierunek. Uwaga na kości, uwaga na kontuzje, uwaga na drobne wypadki, uwaga na brawurę, uwaga też na prąd, także z prądem na spokojnie. Także coś tutaj, mogą przyjść jakieś nagłe informacje, które całkowicie zmienią Twoje życie. Rada dla Ciebie. Jeżeli masz sprawę sądową, bądź musisz wystąpić o taką sprawę sądową, zrób to w tym tygodniu. Karty Tobie też mówią: bądź decyzyjny, reaguj na bieżąco. Jeżeli coś się dzieje, reaguj szybko. Także decyzyjność w tym tygodniu Twoja jest bardzo, bardzo istotna. Zwróć uwagę na układ pokarmowy, zwłaszcza jelita, dolną część, oraz też na Twoją psychikę. Rada anielska. Jeżeli masz dzieci,
poświęć się w tym tygodniu dzieciom i sprawy dzieci powinny być na pierwszym miejscu i kierować się dobrem dziecka. Może niektóre wodniki będą po prostu dostaną informację w tym tygodniu, dostaną wiadomość, że są w ciąży. Nagłej, niespodziewanej. Ponadto też skup się na nowych projektach, nie patrz do tyłu i nie patrz za tym, co już było i co jest stare. Do przodu. Jeżeli nie masz dzieci, jakieś nowe początki przed tobą. Także, drogi wodniku, otwieraj się na nowe. Może jakiś nowy projekt, nowy biznes, nowa praca, nowe mieszkanie. Także idź w nowe. Anioły będą Ciebie w tym wspierać. Dbaj o dzieci. Nie tylko swoje, ale też innych. A pozdrawiam serdecznie wodniki. Rybki, co u Was? Rybki, kasa do Was idzie niesamowita. Może ktoś będzie miał podwyżkę. Może znajdziesz pracę, gdzie będziesz tak naprawdę więcej zarabiać. Gdzie będą szanse i możliwości rozwoju, nie tylko zawodowego, ale finansowego. Ale też może podpiszesz jakiś kontrakt, nowe projekty w swoim biznesie. Także skup się na pieniądzach, bo fantastyczny czas właśnie na pieniądze w tym tygodniu, ale nie przeholuj z wydatkami, więc jeżeli masz wydać 1000, wydaj 900. Staraj się oczko w mniej, tak, oczko mniej zawsze, oczko niżej, więc troszkę sobie sam ubieraj, o, tak nieładnie powiem. Także super czas też na pieniądze, dużo rozmów jakichś biznesowych, dużo rozmów, dobrych rozmów i dobrych planów właśnie finansowych w tym tygodniu. Istotne tematy z osobą spod znaku byka, panny i koziorożca. Rada, dbaj o przyjaciół. Także pozdrów przyjaciół, wyślij buźkę przez komunikator. Niech pamiętają, że myślisz o nich, pamiętasz. Bądź też przyjacielem dla innych ludzi. Jeżeli masz z kimś konflikt, droga rybko, trzeba wyciągnąć pierwszy bądź pierwsza rękę i pogodzić się z kimś. Jeżeli ktoś ma konflikt w Twojej rodzinie bądź w Twojej pracy, pomóż tym osobom się pogodzić, bądź tym rozjemcą, bądź tym dobrym policjantem. Możesz śmiało zaufać osobie spod znaku strzelca. Dbaj o harmonię wewnętrzną i zewnętrzną Twojego życia. Skup się też na niektóre osoby, jeśli chodzi o zdrowie, skupić się na swojej równowadze. To może być postawa, może być też błędnik. Także tutaj te tematy z Waszym, po prostu z Waszą równowagą dosłownie dosyć istotne. Rada anielska. Coś możesz zrobić w tym tygodniu dla innych ludzi, bo o pieniądze nie musisz się martwić. Także wszystko jest jak najbardziej w porządku w Twoim życiu, więc ten tydzień skup się na służbie innym ludziom. Zrób coś dla innych. To będzie ogromna satysfakcja dla Ciebie. Także wtedy będziesz czuł się cudownie, kiedy będziesz mógł komuś pomóc, kiedy i zawsze staraj się zachować i utrzymać równowagę między dawaniem i przyjmowaniem. Pamiętaj, że to, co rzucone w energię, z pewnością po trzykroć do Ciebie wróci. Pozdrawiam serdecznie wszystkie rybki. Kochani, życzę Wam wszystkim udanego tygodnia 11, fajne energie, nowe początki, prosto po nowiu księżyca. Zapraszam Was też do sprawdzania, jaka jest Wasza energia. Dla tych, którzy się jeszcze spóźnili, mogę wykonać rytuał, ale to jest tylko wtorek, bo później już księżyc rośnie i te energie nie działają. Już będziemy skupiać się na przyciąganiu samych dobrodziejstw do naszego życia i powoli będziemy się przygotowywać do pełni księżyca. Kochani, cudownego początku wiosny Wam życzę w tym tygodniu. Wszystkiego dobrego, samych sukcesów. Pozdrawiam serdecznie, Wróżka Anna.